nie czuję stresu. Jest szansa, że będzie się już jak zakończyła się ta historia. No chyba, mam nadzieję, że się skończy. Poza tym. Pan rozumie skąd? Na policji to zawsze jest. No tak, sprawa jeszcze nie przebywała. Nie spodziewałem się. Dzieci będą bezpieczne tutaj? Muszą być bezpieczne. I będą, i będę do tego dążył, żeby były bezpieczne. Chciałbym, żeby w końcu to się zakończyło i żeby nie było, żeby nie było już tych sądów. Ma pan też dobre przeczucie takie? No, mam dobre przeczucie, ale nie zapeszam. Proszę do sprawy kasa. Chcieliśmy zapytać już po? Nie, jeszcze nie czekamy na orzeczenie. Na orzeczenie wchodzimy, nie? Jak było? Było trochę pytań, odpowiedzi. Ale bardzo trudnych pytań? No nie, zaskakujące. Nie? No, ale myślę, że chyba dobrze. Spokojnie było? Tak. Spokojnie. To znaczy, a jakie pytania was zaskoczyły? Bo myślałam, że wszystko już jest takie jasno oczywiste. Pytania to takie wycieczkowe, co tam, to nie. Widzimy na wycieczki, nie? No i że nie, to powiedzieli, że szkoły jadą, nie? W tej chwili z tymi sprawami wszystkimi to nie jest tak zaraz, nie? Tak, że znaczy jak chytnie do góry, nie? Ze wszystkim od razu pora to już nie potrwa, no bo teraz jest wszystko w trakcie, nie? Ale pytano was, czy poradzicie sobie, czy jesteście w stanie tam zająć.
Nie wiadomo, co tam jeszcze obdorzeń, ale... Zobaczymy, że będzie wszystko dobrze. A jak obecność ojca wpłynęła na... No chyba dobrze. Chyba tak. Bo trochę się baliśmy, że może być tak, że... Nie, wszystko nie. Dobrze. Dla niego nie ma ubocznych działań. A co sąd pytał? Przepraszam, właśnie, jak wyglądało? Czy dziećmi jeździmy na wycieczkę tak prywatnie? Na razie nie jeździmy. Tyle tu ze szkołą jeżdżą, nie? Na baseny i to my też ze szkołą jeżdżamy, tak by nie jeździmy, nie? Takie były pytania, nie? No ale z Wioletą jeżdżą czasem. No jemu zależy, że ze synem, ze Sławkiem, nie? I z córką Wioletą mówię, że jeżdżą. Gdyby nie mamy samochodu, to czym, nie? Zobaczymy, nie pojedziemy na wycieczkę. Nie tylko na basen jeszcze jechać, no. To jeszcze trzeba mieć i pieniądze i to. No. Dzieci ze szkoły przyjdą, jest czwarta godzina, nie? Gdzie mogę z nimi jechać? I teraz dużo na lekcje odrobić, to tam i do kąpania i do spania i znowu następny dzień od nowa. A jak dzieci się czują, przeżywają bardzo te sytuacje? No teraz to już tak chyba nie, bo tak przetrwana sprawa jest, że chyba się dobrze skończy, nie? W początku to były wystraszone, no, trochę parę dni. Dziadki nie oddacie na ze mną. Gdzie oddamy? Po trupach mówiła, nie oddamy. No, to było drugie podejście, no. Nie? Z tych dzieci zabrać, także trochę były bardzo wystraszone. Były wystraszone. Kamień to wyważyć, w nocy stało. Obiecujemy im, żeby telewizję dobrze, to... włączał i bał się, żeby nie tylko... Dziecko, co robisz? Może powiem powtórzyć, żeby państwo nie wchodzili w oczy, czyli co się działo z Kamilem właśnie? Kamil to nawet nie w nocy włączał telewizor i oglądanie, bo nie mógł spać, bo się bał, nie? Że go zabiorą. No dziecko, nie bój się, że jesteśmy w domu, to ci nie oddamy, nie? On był taki wystraszony, nie? Bo Ola nie, ale Kamil więcej. No on tak jest. No widzimy, że chyba wszystko się skończy dobrze. No miejmy nadzieję. Tak. Uczestnicy Donaty Januszanie, system słowa Mykaza, umieszczenie w rodzinie zastępczej, to będzie wniosło zabezpieczenie, postanowienia. Na etap trwania postępowania ustanowić Stefana i Irenę małżonków Mykaza rodziną zastępczą dla małoletnich wnuków Aleksandry Mykaza urodzonej 6 grudnia 2006 roku w Przemotułach i Kamila Mykaza urodzonego 21 lipca 2009 roku w Przemotułach, zamieszkała w Hugo Oborowo 6A 64510 drogi. W punkcie drugim ustalić miejsce pobytu małoletnich w każdym miejscu zamieszkania rodziny zastępczej obecnie Hugo Oborowo 6A 64510 drogi. W punkcie trzecim ustanowić nadzór kuratora sądowego nad rodziną zastępczą, zobowiązując do składania pisemnych sprawozdań nie rzadziej niż po 14 dni. W punkcie czwartym zobowiązać rodzinę zastępczą do ścisłej współpracy z asystentem rodziny i kuratorem sądowym. W punkcie piątym zobowiązać pracowników socjalnych miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Obronkach do ścisłej współpracy z kuratorem sądowym w zakresie pomocy udzielania rodzinie wnioskodawców oraz składania sądowi pisemnych informacji o przebiegu pracy socjalnej w rodzinie zastępczej nie rzadziej niż do 14 dni. W punkcie szóstym zobowiązać wnioskodawców do podjęcia współpracy z psychologiem celem podniesienia swoich kwalifikacji wychowawczych oraz kontynuowania terapii psychologicznej małoletnich. Z uwagi na to, że sprawa była przy drzwiach zamkniętych, sąd na podstawie artykułu 326 paragraf 3 w związku z artykułem 13 paragraf 2 KPC zaniechał podania ustnych motywów rozstrzygnięcia. Państwo dziennikarze, poproszę o opuszczenie sali. Prokuratorem zajmującym się też sprawami
specjalnego pozakarnego, ponieważ prokuratura nie tylko zajmuje się ściganiem przestępstw, ale także zajmuje się sprawami rodzinnymi, administracyjnymi, cywilnymi. Między innymi też uczestniczymy w postępowaniach przed sądem rodzinnym. Dotyczą one przysposobienia, z opieki, sprawowania opieki, adopcji zagranicznej. Są to nieraz ściśle wyznaczone postępowania, gdzie prokurator ma obligatoryjny obowiązek uczestniczenia. Są też postępowania, w których prokurator ze względu na wagę, sprawę, zawiłość, także uczestniczy w tych właśnie postępowaniach. A pani tutaj... obecność tutaj to decyzja prokuratury generalnej? Jest objęta, ale już była wcześniej decyzja prokuratury też okręgowej. O, też jest objęta do nadzoru i też była decyzja o braniu udziału, jak też prokuratora rejonowego, bo to jednocześnie te decyzje zachowały. Ale to prokuratura nie jest stroną tak jak w przypadku... Jak w przypadku zwykłych procesów, bo tutaj prokuratura uczestnicy ma na celu przede wszystkim ochronę praworządności i ochronę dobra dzieci. To ma na celu. Takie są działania po prostu też właśnie prokuratora wyznaczone właśnie wynikające z ustawy o prokuraturze i z regulaminu. A takie rozwiązania, jakie usłyszeliśmy, że jednak dziadkowie będą rodziną zastępczą? Tak, no zresztą taki był wniosek podobnie składany, że właśnie tej rodzinie ja uważam i myślę, że większość z Państwa tak uważa, że umieszczenie dzieci w jakiejkolwiek instytucji, jakimkolwiek domu dziecka, chociaż był on był najlepszy, to jest chyba ostateczne rozwiązanie. Na każdą rodzinę należy wspomóc właśnie, udzielić jej pomocy, wsparcia. Są do tego wyspecjalizowane jednostki, takie jak kuratorzy, jak opieka społeczna, jak kuratorzy rodzinni i te osoby powinny te rodziny wspierać przede wszystkim. Nie? Bieda nie może być podstawą do tego, żeby dziecko zabierać z domu, żeby umieszczać je w domu dziecka. No nie można tak postępować, to chyba się wszyscy Państwo zgadzacie z tym. A ta kontrola ze strony kuratora i ta terapia psychologiczna, która czeka tą rodzinę, myśli Pani, że to jest dobre rozwiązanie? Znaczy nie jest trudno oceniać, ale myślę, że należy wesprzeć tą rodzinę, bo no, dziadkowie są osobami już też starszymi, też no, nie wszystko pewnie potrafią też może zrobić. Mi się wydaje, że taka pomoc im ułatwi po prostu to działanie. Dziękujemy bardzo. No gratuluję. Gratuluję. To co masz? Trzeba nie bić, prawda? Gratuluję. A ty? Trzymaj się, chłopie. Wiesz, to jest. Czy jest zadowolony pan? Bardzo jestem zadowolony, bo jest. Sprawa skończyła się sukcesem. Bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy wszystkim za wszelkie pomocy, jakie tutaj tylko były udzielone dla nas. Nie. Wie pan też o tym, że ta decyzja sądu umożliwi państwu ubieganie się o ten dodatek 500+. Tak. To wszystko będzie sporządzone jeszcze przed adwokatem. Bardzo dziękuję. Wszystkie te warunki i te sprawy, które będziemy tam musieli dochodzić przez adwokata naszego. No i co, nie koniec niepewności też i dla dzieci. Bardzo proszę o przejście na koniec. Skończyło się to super, na razie bardzo się cieszymy. I dziękujemy i się cieszymy. Bardzo proszę. I bardzo wszystkim dziękujemy za grzeczność, że pomogli nam bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy się. Cieszymy z tego, że my wygrali tę sprawę. Dzieci uściskamy, a zejdziemy do domu, to się tak cieszy, że będzie popłacił. Bardzo dziękuję. Oby więcej takich łez radości. Nie życzę nikomu tego. To jest bardzo przykre, co my wcześniej. Ile stresu i nerwów. Przede wszystkim nerwów. I bardzo dziękuję. Takie uczucie ulgi się pojawiło, jak pani usłyszała, że... Mam działać, widzę jeszcze pod kurzem, żeby to uciekło, że no wygraliśmy tę sprawę. To tak się ciągło, że od lipca to naprawdę bardzo długo. I te dzieci też przechodziły mi tak samo, nie? Syn się cieszy, że po się popaka na sali rozpad tego, że no, wygraliśmy tę sprawę. I bardzo dziękujemy. To co pani powie wnukom? Będzie coś pani... No, powiem to, że wygrali tę sprawę i bardzo ich uściskamy. I podziękowałam wszystkim ludziom, co byli w sądzie. I oni się to bardzo cieszą, bo oni za chwilę będzie pewnie któreś dzwonić, jak widzimy, że są to. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
Pani kurator, jeszcze byśmy panią prosili też tak. Słucham uprzejmie. By nam pani teraz opowiedziała o tych dodatkowych takich. No, poczekajcie na nas, tylko się tutaj. Możemy się przejść, tak? Mam opowiedzieć jakieś o tych dodatkowych warunkach, pod którymi jest wasze. No, asystenta rodziny. Tak, ale to jest. Tak, by pani nam po prostu opowiedziała, jak to będzie wyglądało, no bo to jest dość często, prawda? To 14 dni, raporty mają być badane i tak dalej. Bo muszą państwo jeszcze chcieć w tym uczestniczyć. Państwo deklarują, że taką pomoc tutaj przyjmą, jak z tymi asystentami, kuratorami, z wszystkimi psychologami będą współpracować. Mam nadzieję, że to nie jest tylko taka czcza deklaracja, ale faktycznie jest po państwa stronie taka gotowość. Więc mam nadzieję, że rzeczywiście będą państwo uczestniczyć w tym, bo to tak różnie wyglądało. Państwo nie widzieli wcześniej takiej potrzeby. Mam nadzieję, że ta sytuacja, jakby waga sprawy pokazała, że muszą się, że tak powiem, trochę stosować te swoje kompetencje prowadzące. To są duże obostrzenia wobec rodziny zastępczej? To, co... Nie, ja jestem adwokatem, wykonującym zawód tutaj wyjątkowo w roli kuratora, bo tutaj mamy nieznane miejsce pobytu. Niemniej jednak no, no, są to jakieś dolegliwości dla osób, które gdzieś tam funkcjonują na co dzień, że muszą gdzieś pojechać, odbyć jakieś tam kursy, rozmowy, no ale myślę, że robią to w interesie dzieci i jakby dobro dzieci powinno być tutaj najważniejsze, skoro mogą być lepszymi dziadkami, lepszymi wychowawcami, jakby w roli tutaj tych rodziców, którzy nie do końca są tacy kompetentni wychowawczo, no to myślę, że jest to szczytny cel i trzeba trzymać tego kciuki, żeby udało się. A jak to będzie konkretnie wyglądało? To znaczy taki asystent będzie, nie wiem, bo to... Asystent kontaktuje się po prostu z rodziną, rozmawia, pyta, jakie są tutaj mankamenty, z czym sobie państwo radzą, z czym sobie nie radzą, czy może im pomóc. No tak to standardowo wygląda, tak? Informuje sąd na bieżąco, jakie są problemy, czy w czym państwo sobie świetnie radzą, a czym jeszcze jakaś pomoc jest potrzebna. Kurator też jakby ma za zadanie tutaj monitorować tą rodzinę, jakby wspierać w różnych działaniach. Państwo na przykład no, z racji na wiek czy zdrowie mogą sobie też tam gorzej radzić, aczkolwiek no, państwo deklarują, że względnie są zdrowi, więc mam nadzieję, że zdrowia i sił tutaj państwu też starczy. A co będzie z tą pomocą psychologiczną? Kto, no, myślę, że wsparcie, no, myślę, że nawet nikt nie wnioskował, bo są z urzędu takie jakby obostrzenia wprowadza, no bo te dzieci jednak są mocno zagrożone. One żyły no, w dosyć patologicznej rodzinie, więc myślę, że nawet gdyby ci rodzice byli super fajni i gdzieś się tam pojawiali w ich tle, no to i tak ta pomoc psychologiczna i dla dzieci, i wsparcie dla tych dziadków też powinni tutaj jakby ci wszyscy pracownicy społeczni i organizacje tego rodzaju jakby tutaj doposażyć ich w tą pomoc psychologiczną, no bo jednak no, te dzieci są też na okresie takiego wzrostu, też różne buty przechodzą, a ta sytuacja no, ich sama w sobie nie jest łatwa. Nie? A co się dzieje z matką? To nie wiemy? Nie wiemy nic. Ostatnim konkubentem gdzieś była, potem prowadziła się i nikt nie wie gdzie jest. Także stąd ja jestem w charakterze prokuratora właśnie nieznane jest miejsce pobytu. Matka jej też podobno nie wie gdzie przebywa, nie kontaktuje się z nią. Ale jeszcze o tych asystenta bym chciała dopytać, czy to będzie ten człowiek taki, który po prostu będzie przychodził i tylko kontrolował? Czy no to też... są osoby nie, ale bo też jest taka była koncepcja, że to ma być jakby osoba, która jakby prowadzi rodzinę, czy nie wiem, zagląda nawet... To są osoby z PCPR-u, tak? No, więc to nie jest taka osoba przypadkowa gdzieś z ulicy, no to są osoby, które są kompetentnie wykształcone w takim charakterze i one wiedzą, co do ich kompetencji należy. Pytanie tylko, czy państwo jakby będą tych sugestii słuchać i jakby będą państwo jako dziadkowie chcieli takie wsparcie otrzymać, bo to wsparcie jakby z założenia do państwa przeznaczone, tylko jeszcze wola z drugiej strony musi być, tak? A to rozstrzygnięcie panią zadowala? Pani wnioskowała o coś? Znaczy, ja jako kurator jestem osobą, która jakby się przysługuje temu, tak? Ja nie mam w tym ani takiego interesu ani po jednej stronie, ani po drugiej. Ja uważam, że po prostu nie jestem kuratorem dla dzieci, tylko dla matki, której tutaj jakby nie mamy w tym postępowaniu. Niemniej jednak no, też przyświeca mi jedno, dobro dziecka, tak? Tych dwójki małych dzieci, więc jakby to, co sąd uważam zrobił, jest takim rozsądniejszym, najbardziej salomonowym rozwiązaniem. Tak? Zobaczymy tylko, czy państwo rzeczywiście, to jest tylko zabezpieczenie, postanowienie zabezpieczające na czas procesu, ten proces jeszcze się nie zakończył, zobaczymy, czy państwo po prostu dadzą radę i faktycznie unikniemy sytuacji jakiejś tam absurdalnej, myślę, że te umieszczenia w jakiejś placówce wychowawczej. Czyli co musi się stać, żeby się zakończyło? Właśnie, proszę, dlaczego się nie zakończył, bo ja też jestem zdumiona. Bo państwo zgodnie z opinią biegłych po prostu muszą teraz jakby spełnić pewne warunki, tak? Państwo sami w sobie nie mają kompetencji wychowawczych pełnych, które pozwalałyby bez tego wsparcia jakby tutaj rodziny funkcjonować, więc sąd jakby dając kredyt zaufania państwu, dając te wszystkie dodatkowe elementy, które mają państwa wesprzeć, chce zobaczyć, jak państwo sobie poradzą. Za te tam
3 miesiące, bo w czerwcu mamy kolejny termin rozprawy, będzie przesłany tata dzieci, który też ma prawo jeszcze złożyć wniosek tutaj o przywrócenie mu tej władzy. Zobaczymy, jak się sam zachowa. No i sąd po prostu zweryfikować, dopóki nie będzie miał tej weryfikacji na bieżąco też tych sprawozdań kuratora, żeby wiedzieć, jak te dzieci obecnie funkcjonują, no to też sąd nie może jakichś ostatecznych decyzji, nie mógł dzisiaj podejmować. Tak? Rodzina zastępcza tymczasowa? Jak to nazwać? To gdyby na okres próby trzech miesięcy? Czy... Nie, na razie jest to na czas trwania tego postępowania. My nie wiemy, kiedy ono się skończy, czy 2 czerwca, czy 5. No, na ten moment kolejny termin jest 2 czerwca. Tak? Czyli są rodziną tymczasową? Tak. Na okres próby. Tak. Na okres próby. Znaczy nie ma czegoś takiego jak czas zakończenia postępowania. Tak, okay. Po prostu no, to nie jest sprawa karna, że jakieś okresy próby, no ale jakby w domyśle jest, że muszą jakby wykonać pewne tutaj te obostrzenia, takie warunki, które są standardowe, żeby po prostu te dzieci miały pełne bezpieczeństwo, nie tylko takie wyżywienie i dach nad głową, ale też jakby spełnione były ich potrzeby psychologiczne i emocjonalne. Tak? Bo dotąd akurat te potrzeby były zaniedbywane i przez rodziców, i przez jakieś środowisko rodzinne też tak nie do końca było spełniane. Także... A te opinie a propos dziadków, kojarzy pani? No, oczywiście, no, jako kurator ja mam wysoko wszystkich dokumentów. Myślę, że to nie jest jakby przedmiotem tego postępowania, żeby tutaj opowiadać o opinii, natomiast no, efekt jest pozytywny dla państwa, tylko teraz po państwa stronie jest jakby, żeby wykorzystać tą szansę, którą im tutaj sąd daje i żeby to poszło w dobrą stronę. Dzieci są bezpieczne. Adwokat Magdalena Bostal. Jeszcze raz? Adwokat Magdalena Bostal. Bostal. Tak, Poznania, tak. Dziękuję.